Hej, cześć, z tej strony Paweł Paczul, witam Was na nowym kanale Fuksem Weszło, który, jak łatwo się domyślić po nazwie, powstaje we współpracy fuksiarza z Weszło. Na tymże kanale nie tylko ja, ale także Wojciech Kowalczyk, Mateusz Rokuszewski czy Jakub Białek. Będą z Wami grać, ja też będę z Wami grać, będziemy dzielić się z Wami naszymi typami, analizami, tym wszystkim, co może Wam pomóc w graniu i wygrywaniu w fuksiarzu. Będzie to czasem w tej formie, czyli rano dostaniecie film z analizami, z naszymi typami, dzięki któremu będziecie mogli coś zagrać, ale także będzie inna forma, to znaczy typowanie live, czyli ja sobie na przykład usiądę z Kowalem, albo Roki z Białkiem, albo jakakolwiek konfiguracja i będziemy grali na żywo. A na żywo też można wygrywać, co zapewne wszyscy wiecie. Oczywiście, żeby zacząć z nami grać, potrzebujecie konta na fuksiarzu. Rejestracja jest banalnie prosta. Klikacie w prawym górnym rogu w rejestrację. Potrzebujemy Waszego maila, imienia, nazwiska, danych kontaktowych. I to trwa minutę, dwie i można już z nami grać. Ja oczywiście już swoje konto mam. Zaloguję się na niego i w międzyczasie jeszcze podpowiem Wam, że rejestrując się w fuksiarzu, pierwszy zakład jest bez ryzyka do 500 zł. To znaczy, jeśli zakład Wam nie wejdzie, który obstawicie, oczywiście trzymam kciuki, żeby wszedł, ale natomiast jeśli nie wejdzie, do 500 zł macie zwrotu i co ważne, w tym zwrotem nie musicie obracać, to znaczy możecie od razu te pieniądze wypłacić, jeśli nie chcecie grać dalej. Natomiast jeśli chcecie, to oczywiście możecie, ale najważniejsze jest to, że nie trzeba tym obracać, żadna tam prawa ręka przez lewe ucho czy noga bardziej. To są po prostu Wasze pieniądze i to jest w tym najważniejsze. Dzisiaj czwartek, czyli spotkania eliminacji Ligi Konferencji. Cztery polskie drużyny aż występują. Nie ma się z czego cieszyć, bo wolelibyśmy mieć jedną w eliminacjach Ligi Mistrzów. No ale wyszło jak wyszło. Niemniej parę typów można zagrać. No i skupimy się rzeczywiście na polskich drużynach. Pierwszym meczem, o jakim powiem, będzie Lech Poznań z Dynamo Batumi. Wiadomo, Lech ma swoje problemy, kontuzje, przeciętne okno transferowe, bo tak trzeba powiedzieć, że Lech nie wzmocnił się zasadniczo od lata. Oczywiście przed Souza, Citajszwili, Budko, ale o Budce to ciężko mówić, że to wzmocnienie, ale odeszli Kamiński, Kownacki, Kędziora, Tiba, więc no już sama matematyka podpowiada, że Lech mocniejszy nie jest. Niemniej uważam, że z Dynamo Batumi, szczególnie u siebie, Lech sobie powinien poradzić. I z tego powodu obstawiam jedynkę, no bo jednak skoro Lech u siebie ograł Karabach, no to wydaje mi się, że również może pokonać Dynamo Batumi, który jest słabszy. Drugi typ, Rapid Wiedeń, Lechia Gdańsk. Tutaj już takim optymistą względem polskich klubów nie będę, ponieważ Lechia w ogóle się nie wzmocniła przed nowym sezonem, nie dokonała żadnego transferu. Jedynym nowym piłkarzem jest Dominik Piła z Chrobrego Głogów, który trafił do Lechii, znaczy został podpisany zimą, trafił latem, natomiast poza nim nie ma nikogo nowego, a że przydałyby się Lechii jakieś wzmocnienia, to jest oczywiście wiadome, szczególnie patrząc na spotkanie z Wisłą Płock, które zostało przez Lechię przerżnięte 0-3, kiedy popełniała fatalne błędy w defensywie. I ja czuję, że Rapid tutaj może postrzelać, bo ta defensywa Lechii nie będzie wcale skonsolidowana, to jest niemożliwe wręcz. I zaryzykuję i dam powyżej 3,5 bramek, żeby troszeczkę sobie podbić kurs, który już teraz wygląda solidnie, bo to jest 5,87. Oczywiście powyżej 3,5 bramek, czyli zakładam, że Lechia też może coś strzelić. Właśnie to jest takie zabezpieczenie, jakby było na przykład 3-1, no bo 4-0 dla Rapidu mimo wszystko bym nie stawiał, ale te mecze Lechii, chociażby ten pierwszy z Akademią Pandew, pokazują, że dużo bramek pada i dużo jeszcze więcej powinno paść, bo Akademia Pandew miała swoje sytuacje i tak naprawdę jakby tam było 5-3, 6-3, nie można byłoby mieć pretensji w ogóle. Stawiam 20 zł na takie wydarzenie, żeby zacząć spokojnie, zobaczyć jak nam karta sprzyja. Stawiam zakład i zobaczymy, jak nam pójdzie. Na dzisiaj to tyle.
jeśli chodzi o moją grę. Natomiast do Was mam jeszcze dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że odpalamy konkurs typerski. Dla pierwszych trzech osób, które w komentarzach pod tym filmem wskażą strzelca gola i wynik meczu Lech Dynamo Batumi, poprawnie oczywiście, przygotowaliśmy freebety w wysokości 50 zł. Plus obok strzelca gola i wyniku należy wpisać swój mail, pod które jest podpięte konto do Fuksiarza, oraz należy też zasubskrybować nasz kanał. No i właśnie, zachęcamy Was do subskrypcji, dawania łapki w górę, zostawienia dzwoneczka, żebyście byli z nami na bieżąco i żeby nam było po prostu miło, żeby nam się miło żyło. No to też jest ważne, jest ciepło, ale subów nigdy za mało. Dziękuję bardzo, do usłyszenia wkrótce, cześć.